Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj podobno będą bardzo poważne rozmowy. Nie wiem, czy poważne i na ile poważne, ale myślę sobie, że najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali sobie o sprawach, o relacjach między młodymi a tymi starszymi. Mam na myśli młody, czyli ja, a starszy, nie wiem, mój rozmówca, albo odwrotnie, jakkolwiek. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie, a moim gościem jest nie kto inny, tylko Robert. Nie Robert, przepraszam. Jak ty masz na imię? Aleks Janowicz. Jego tata ma na imię Robert. Nie ma znaczenia. Rodzina, to samo nazwisko. W każdym razie, drogi Aleksie, bardzo często rozmawiamy na temat ty bardzo poważne. I ty się z tego wywiązujesz wspaniale. Jesteś dobrze wychowanym młodzieńczem. Dziękuję. Młodzieńcem. To ja ci dziękuję, że mam przyjemność z tobą rozmawiać i od czasu do czasu przebywać. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Czasami tak idziemy do przodu, tak nas czas goni. Czy rozmawiamy z sobą, tego nie wiem. Ja często rozmawiam z tobą, zadaję sobie pytanie, co się stało ze mną na przestrzeni lat? Na ile ja się zmieniłem? Czy byłem złym dzieckiem, młodzieńcem? Co przeoczyłem? I czego nie słuchałem, a czego powinienem był słuchać? Jak to jest z tobą? Czy ty masz refleksję, jeżeli chodzi o takie relacje między, nie wiem, dziadkami, twoimi babciami, tatą, mamą? Jak ty to postrzegasz? Przychodzi ci coś takiego, że mówisz, jakoś chyba trochę przeoczyłem coś, albo zapomniałeś o czymś, prawda, i mówisz, powinienem to naprawić. Czy ty jesteś takim młodzieńcem, który przychodzi, słuchajcie, chciałem was przeprosić, bo nie zrobiłem czegoś, co obiecałem wam zrobić. Jak ty to traktujesz? Czy uważasz, zaraz, chwileczkę, ja mam prawo, bo jestem młodszy, czyli mnie wolno wszystko. A oni, jeżeli mnie kochają, zaraz, chwileczkę, tak mnie kochają, no to powinni być bardziej wyrozumiali. Jak ty to widzisz? No, ja zawsze miałem dobrą relację z rodzicami, z dziadkami. Robię sobie czasem refleksję nad tym, jak się zachowywałem przez lata, ale tak jak pan powiedział, myślę, że byłem dobrze wychowany i że rodzice poświęcili mi, szczególnie dziadkowie, poświęcili mi dużo bardzo czasu. Jestem im bardzo wdzięczny za to. I o tym właśnie będziemy rozmawiać, dlaczego to jest tak ważne, żeby ten szacunek oddać, aby go też poświęcić właśnie starszym. Mnie się dosyć często zdarzało, że ja przepraszałem, jeżeli coś takiego powiedziałem. Tylko oczywiście zajęło mi to czasu, będąc w twoim wieku, wiesz? Nie wiem, jak to jest u ciebie, bo ja myślę, że to nie jest wcale złą rzeczą, kiedy człowiek umie powiedzieć przepraszam, ja mówię tu o relacjach, wiesz, między babcią, dziadkiem, rodzicami. Czasami człowiek odnosi wrażenie w młodym wieku, że jest źle traktowany, bo mu się coś, uwagę człowiek zwraca, starsi, którzy mają prawo do tego, a czasami obowiązek, bo nie zawsze jako człowiek młody wiemy, czy dobrze postępujemy, wiesz? Dlatego ja to mówię z pewnej perspektywy, a ty jako mój, rozumiesz, niezwykle utalentowany młodzieniec, tak to mówię. Dziękuję. No. Jak ty to traktujesz, wiesz? Jak ty do tego podchodzisz? No, wie pan, myślę, że to takie wysłuchiwanie starszych trochę zanikło. A związane jest z tym właśnie przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, tym takim skokiem cywilizacji, po prostu dużo rzeczy się zmieniło, na przykład technologia się zmieniła i oczywiście te wszystkie rzeczy mają efekt na tym, jak ludzie żyją, jakie mają życia. No i większość młodych ludzi po prostu patrzy na to w ten sposób, że starsi ludzie nie mają doświadczenia z takim życiem, jakie mają młodzi i po prostu nie mają za bardzo prawa powiedzieć nic i że młodzi nie powinni aż tak słuchać tego. Czego nie powinni słuchać? No po prostu tych...
tych wszystkich, na przykład jak ktoś starszy próbuje przytoczyć coś, albo próbuje coś powiedzieć, swoją opinię, to dużo młodych ludzi po prostu myśli sobie w ten sposób, że nie wiedzą, o czym mówią, bo są inne czasy. Ja myślę, że to jest absurd i że powinniśmy słuchać starszych ludzi, dlatego że byli w tym samym miejscu co my, może nie dokładnie to tym samym, bo wiadomo, technologia jest bardziej zaawansowana. Mamy wszyscy inne życia. Ale w tym wszystkim, drogi przyjacielu młody, powiem ci, jest rzecz najważniejsza oprócz technologii. Zrozumienie danej osoby, czyli ojca, babci, dziadka, bo dziadek ma prawo nie znać, jak ten iPad pracuje i jak się włączyć. Mało tego, często jest tak w rodzinach, że tata czy mama nie mówią po angielsku i trzeba załatwić sprawy, prawda? I się dzwoni do urzędu, rozmawia się, załatwia się sprawy, jakieś tam, nie wiem, no w ważnych urzędach, czy to nawet dotyczące prawa jazdy, wiesz? Ja myślę, że w rozumieniu takim najprostszym, domowym, wiesz? Technologia, świat będzie pędził, się rozpychał i to robi cały czas. To nie ma najmniejszego znaczenia. To są tylko niuanse. Bo kiedy jest zrozumienie i miłość, to one nie mają żadnego znaczenia. Dokładnie wie? Tak. I ty dobrze o tym wiesz, bo tak jak powiedziałeś. Tak, tak. I jak już wspomniałem, mam dobrą relację z dziadkami, z rodzicami. I nauczyłem się, że gdy słucham, bo jak świat światem, młodzi się buntują. Ale no, ja oczywiście też się buntowałem, gdy zaczynałem wchodzić w to takie życie bardziej dorosłe, że chciałbym dostać telefon albo chciałbym później iść spać. No, takie małe rzeczy. Ale już tak jakby z tej fazy wyszedłem i myślę, że musimy słuchać rodziców, musimy słuchać dziadków, ogólnie musimy starszych ludzi słuchać, dlatego że byli dokładnie w tym samym miejscu co my, bo może nie odczuwali dokładnie takiego samego, nie mieli tych samych odczuć, dlatego że mamy tak bardzo inny świat w dzisiejszych czasach, ale na pewno, ale po prostu musimy słuchać tego, co... Ja ci powiem jedną rzecz, wiem, że do czego zmierzam. Ja myślę, że ta intensywność uczucia i relacji dziadków do ciebie jako wnuka, czy rodziców do ciebie jako syna, w sensie uczucia, jest inna niż wasza w ich stronę. Bo wy jesteście skupieni na czymś zupełnie innym. Wiesz, telefon. Waszą odskocznią jest telefon, iPad, czy coś takiego w momencie, kiedy jesteście... Ja tak myślę, wyprostuj mnie. Nie, ja się może mylę, wiesz? Ja się zgadzam. Wiesz, o co chodzi. A natomiast tym, co pan mówi, kompletnie. Bo... Natomiast najlepszą odskocznią byłaby rozmowa z rodzicami. Na przykład, co ty jesteś na to taki jakiś dzisiaj... inny zapytać po prostu, masz problem? Wyście się przyzwyczaili, że problem macie tylko wy. Nie, tak naprawdę, bo ja mówię z perspektywy, to nie jest personalnie do ciebie, nie? Nie, ja wiem, ja zgadzam tak się i właśnie... Rodzice właśnie... problem, a jaki oni mają problem? Ja tam mam problem. Dokładnie. Dokładnie tak jest i pan to właśnie... mówi ze swojego doświadczenia. Absolutnie. I musimy, młodzi ludzie muszą zdać sobie sprawę, że... Nic poń starsi... byłem. Co? Byłem nic poń. Dokładnie. I byli, starsi ludzie byli w tym samym miejscu, co my jesteśmy teraz. I może inaczej to wyglądało, ich życie, ale tak samo myśleli. Takie same mieli odczucia do życia i trzeba korzystać z tego, że ta starsza osoba już przeszła przez to, że ta starsza osoba już ma to doświadczenie i powinniśmy tego wysłuchać, bo starsza osoba chce nam tylko pomóc.
a nie po prostu ględzić, że o, nie rób tego, nie rób tamtego. Kto ma ględzić? No w tym rzecz mówię, że to nie jest tak, że starsza osoba po prostu ględzi, że nie rób tego, nie rób tamtego, tylko to wszystko jest dla czasami naszego dobra. Tak, czasami ględzi. To nie ma znaczenia, tylko czy ma rację, czy nie. Bo się to przyjęło w młodszych, nie tylko w tobie, u mnie też, że ja uważałem, że to jest ględzenie. Troska jest ględzeniem, bo się coś ciągle mówi albo przypominam. Wiesz, ile razy moja babcia przychodziła, żeby sprawdzić, że gaz, czy gaz jest zakręcony? Wiesz, czy tam coś nie cieknie, nie wycieka ten gaz, czy kuchenka, czy kiedyś to były piece, czy tam czat jakiś się nie ulatnia, bo się martwiła. My mówimy, no znowu, babciu, wszystko jest dobrze, a ja jeszcze muszę sprawdzić. Wiesz, i ona wtedy idzie i spokojnie kładzie się spać. To samo dotyczy, bo za tym wszystkim stoi miłość i troska. Miłość i troska, czy troska i miłość, jakkolwiek, prawda? Nam się często to nie podoba. Ja nie mówię do ciebie, Aleks, nie? Bo znam cię i wiem, jaki jesteś. Nam się to może nie podobać. Fajny sweter masz. Dziękuję. No. Notabene. Ale ogólnie rzecz biorąc, ale wiesz, ale potem z pewnej perspektywy, bo ja mówię ze swojej. Ja mówię ze swojej. To człowiek to wszystko zaczyna inaczej postrzegać. Ja ci dziękuję, że taki jesteś dobrze wychowany. Czasami mnie denerwujesz tym swoim dobrym wychowaniem, bo chciałbym, żebyś wskoczył na lampę i się pobujał, poskakał, zaskoczył i tak dalej. Żartuję naturalnie. Chłopak musi mieć coś trochę z łobuza i ty też masz w sobie trochę z łobuza. Tylko taki grzeczny łobuz jesteś. Ja nie byłem taki grzeczny łobuz jak ty. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa polega na tym, żebyśmy rozumieli tych ludzi, którzy już mają część życia poza sobą. No i przede wszystkim, żebyśmy budowali tę swoją myśl na tym, żeby jednak myśleć z tyłu głowy, że a co będzie, kiedy dziadkowi się będzie źle działo? Czy ja jestem w stanie już, jak będę osiągnę pewien pułap jakiś, czy finansowy, czy coś, że będę mógł pomóc, zapewnić im pokój, rozumiesz, przynieść jedzenie, wyprać, zrobić tego typu rzeczy, wiesz? Dokładnie tak. Bo to jest najważniejsze, bo opowieści ja ci pomogę i na tym się kończy. Ja myślę, że wszyscy rodzice, jak słyszę i rozmawiam z ludźmi, mówi, tyle życia poświęciłem, ale powiem ci, Krzysiek, wiesz co? Czy ja mogę liczyć? Nie wiem. Wiesz, o co chodzi? To jest smutne. To znaczy, my jako rodzice czy dziadkowie, jakkolwiek, nie chcemy siedzieć wam na karku, bo tak się mówi, nie? Ale z tyłu głowy mówię, no, jak to miło by było, gdyby gdzieś tam, bo kiedyś były tak zwane domy wielopokoleniowe, wiesz? Dziadkowie na dole, pierwsze piętro tamtego, rodzice czy odwrotnie, jakkolwiek to wyglądało, to jednak była troska o rodzinę, o wspólnotę taką rodzinną. Myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby coś takiego było? Jak ty myślisz? Tak. Zgadzam się z tym. A przede wszystkim jeszcze, bo ty jesteś bardzo głęboko wierzącym chłopakiem, katolikiem i to wynika z 10 przykazań. Prawda? To jest jak gdyby nasz obowiązek. Żeby w ten sposób postępować w relacjach młodzi-starsi. A powiedz mi, czy ty uważasz, że my, oprócz oczywiście takiego naszego zrzędzenia, tych takich ciągle powtarzających się mądrości, to widzisz jakieś błędy, które, powiedz co do mnie, to może ja to jakoś naprawię, nie? Tak ogólnie ja jako przedstawiciel, że tak powiem, starszy ojciec, dziadek jakkolwiek, jak myślisz? Ja nie widzę żadnych błędów i dziękuję panu za to, że mnie pan tak często poucza, bo to przecież jest wszystko dla dobrego celu. To jest to pouczanie nie jest po prostu... Ja cię nie pouczam, ja próbuję zestawić relacje między mną, jak ja byłem, jak i ty jesteś. Dokładnie tak. To pouczanie, to może źle to określiłem. To takie po prostu pomaganie.
pomaganie, bo to jest dokładnie to. To takie moje spojrzenie na świat, z mojego punktu widzenia, wiesz? Dokładnie, bo pan ma doświadczenie, pan już był w podobnym, jeśli nie w tym samym miejscu i pan jedynie próbuje pomóc i dziękuję za to. Nie musisz mi kompletnie dziękować, to ja ci dziękuję za to, jaki ty jesteś. Rozumiesz? Tylko sobie przypominamy, ja sobie i ty sobie, żeby spojrzeć na to takim, wiesz, szerzej. Nie tak, wiesz, że tutaj, tylko jak to się mówi, klapy, koń ma takie klapy i idzie, nie? Tylko żeby spoglądał w lewo, w prawo, jeszcze interesował się tym, który takiej pomocy potrzebuje, wiesz? To jest najważniejsze w życiu. A jak ty widzisz na przykład, jak to wygląda, bo my jako, chociaż nie do końca w tym dzisiejszym świecie mówię, że się tak to wszystko zmienia. Myślisz, że w innych społecznościach, mam na myśli Amerykanie, Meksykanie, nie wiem, z kim obcujesz, to jest podobne spojrzenie, czy tylko każdy sobie rzepkę skrobie? Jak to jest? Ja mówię, w relacjach rodzinnych, że dobrze, jak tam starzy będą zarabiali pieniądze, przyda się parę groszy, jak im się skończą, to co wtedy? Wiesz. Oszczędzajmy wspólnie, poprzez różnego rodzaju rzeczy. Nieżądanie zbyt wygórowanych, mieć inaczej, żeby nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań i pretensji. Dokładnie, to takie przechodzenie bardziej dorosłe życie, że my musimy też zacząć troszczyć się o samych siebie i nie tylko o samych siebie, tylko też o tych wokół nas. O tych najważniejszych, czyli z rodziny. Mhm. I to jest bardzo ważne. Ja się bardzo cieszę, że masz takie spojrzenie. Jak widzicie Państwo, aż mi się miło rozmawiać z Aleksem Janowiczem, jak zawsze, jak zwykle, bo fajnie jest, kiedy możemy się tak przerzucać naszymi spojrzeniami i Twoje spojrzenie mnie tak podnosi na duchu, muszę Ci powiedzieć. Chciałbyś mieć jakieś przesłanie do młodych ludzi, ty jako Aleks Janowicz, powiedzieć coś, jak to powinno być, czy raczej daleki jesteś od tego, żeby kogoś pouczać? No nie, no przykładów jest pełno takich, gdzie ludzie starsi nas traktują. Chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć, nie tylko w rodzinie, ale też od kilku lat interesuję się starymi samochodami. Mhm. To też ci ludzie, często robiłem zdjęcia tym samochodem, patrzyłem, to często znalazł się też właściciel tych samochodów i oni mogą przez bardzo długi czas, dużo czasu poświęcić na rozmawianie o samochodzie i też nie tylko o samochodzie i o jego historii, ale też o historii całego modelu z innych roczników też, nie tylko o tym właśnie samochodzie. Czyli mówisz o zainteresowaniach. Tak, chciałem tylko przytoczyć taki przykład, że po prostu starsi ludzie mają większą taką cierpliwość, że większość chce nam poświęcić czas. Podzielić się swoją wiedzą też. Dokładnie. Dokładnie, gdy wcale nie muszą. Dlatego my, młodsi, powinniśmy być zadowoleni z tego, dziękować za to. Na przykład jak dziadek opowiadał o tym, z jakim namaszczeniem opowiadał o jego dzieciństwie, jak dziadek go brał do lasu i potem go zatrzymał, zostań tu chwileczkę i wracał z cukierkami. I powiedział, że z drzewa zerwał magicznego. I jak to dziadek opowiada z tym takim namaszczeniem, że po prostu słuchał rodziców, szanował rodziców, powinno być takie coś dzisiaj, a często tego nie widzimy, że tego takiego, aż takiego wielkiego respektu do rodziców, nie tylko do rodziny, ale ogólnie do innych osób. Bo... A ty co byś znalazł dla dziadków na drzewie? A musiałbym nad tym trochę pomyśleć. Nie przychodzi ci nic do głowy?
Zdrowie, wiesz? Zdrowie, tak. Zdrowie, tak dla nich dają zdrowie. Jeszcze powiem ci jedną rzecz. Ja mam takiego wspaniałego lekarza, który mówił do mnie, Krzysiek, mam dla ciebie jedną tabletkę, którą musisz brać codziennie. Ja wiem, jaka to tabletka? Szczęście. Wiesz? Tylko mówi do mnie, tylko nie przedawkuj. Tak to jest w życiu, że trzeba wszystko robić umiejętnie i słuchać siebie nawzajem, mieć dużo pokory do samego siebie i słuchać jeszcze raz słuchać. Tradycyjnie cię zapytam, dla kogo lubisz robić herbatę w domu? Dla mamy, dla taty. Tak? Babcia teraz przyjechała z Polski, to też dla babci robię. A ile babcia słodzi? Babcia nie słodzi. Nie? A nie. Tata? Tata łyżeczkę cukru. Coś kombinujesz, że niech ci będzie, że wiesz. A mama? A mama też nie słodzi. Taki dobry, taki cudowny chłopak, który słodzi herbatę. Mieszasz też, jak posłodzisz? Oczywiście. Nie ma sprawy, tak? Nie inaczej. No ja wiem, że to zawsze tak jest. Dobry chłopak z ciebie. Chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie, jeżeli chodzi o, że szukamy, dziadek znalazł drzewo, na którym znalazł cukierki? Tak, no... Ty też znalazłeś jakieś drzewo? Drzewa akurat nie znalazłem jeszcze. Ale jeszcze. Na pewno w przyszłości znajdę, jestem pewien. I po prostu życzę wszystkim młodzieży całej, żeby po prostu wysłuchać starszych, żeby poświęcić czas, żeby cały czas nie siedzieć na telefonie. Ja wiem, że to jest czasem problem, bo to tak kusi i kusi. Ale po prostu, jeżeli poświęcimy czas starszym i nie będziemy po prostu myśleć o tym, że o ich opinia czy ich historyjki już przeszły datę ważności, że już i tu stawiamy kropkę. Ich historyjki nie przeszły jeszcze nigdy daty ważności. Dokładnie. Prawda? Powiedział Aleks Janowicz, z czego się bardzo cieszę. Do następnego razu. Pozdrawiam gorąco i dziękuję ci za rozmowę jak zwykle. Serdeczne dzięki. Dziękuję.